związku z tym będziemy rzucali teraz przeciwnikowi, partnerowi blokkę na twarz, lewe ramię, prawe ramię i tu do kola, w pozycji obronnej. Pokażę na jamku. Tak, tylko ręką. Tylko ręką w pozycji fajnie sobie. Za tą linią w pozycji obrony wykreślić. Tak? Ale stoi bliżej. A ja sobie stanę. No, żeby było łatwo. Tak? Pozycja obrony. W ten sposób ćwiczymy, tak? A ćwiczący osłania się ręką. 6 lotek, każda para ma 10 sekund. I proszę, parę tutaj pozycja przesłona. Taka przesłona. Nie, nie do tyłu, tylko przesłaniasz. Jak dostajesz lotkę na prawe ucho, to tak ją blokujesz. Nie tak, tylko tak. I zmiana. W następnym podejściu nie musisz przejmować pozycji obronnej. Pozycję zasadniczą wysoką. Dobrze? Chodzi o to, żeby miał gdzie trafić. Bo jak tak się skręciłeś, to nie było pola trafienia. Pozycja. O, i to jest to. Wyżej, patrz. O, ramiona opadają. Nie, nie tak. Tak. To jest rakieta. Nie, nie podnosz łokcia, tylko przesłonę. Ale zejdź niżej szybciej, a teraz nie. Nie, nie trzesz się i nie przesuwaj ręki z lotką za głowę. Masz tylko zrobić, popatrz, popatrz, tylko taki ruch.
tylko Janek to, tak? Tylko taka przesłona. Nie tak. Ustaw grzbiet ręki prosto do mnie. Nie, nie, tak, tylko tak. To wystarczy. Tak lotkę odbijesz i ją skontrolujesz. Nie, jeżeli idzie do ucha, to nie wyrzucaj ją za ucho. Tylko bez naprawy. Możesz wyjść jej naprzeciw pozycji. Trochę wyżej teraz. To na dole też przodu. W jednym ręku masz dotknąć każdą z lotek. Trochę za nisko stajesz, nie mam co trafić. Jesteś dobra, ja ruchu nie zrobiłem, a ty już się bronisz. Tą drugą rękę też byś nie lekko na przykład, tak?